O, tu mam jakąś. Co to jest? Aha, to jest przygotowany debiut gońca. O, zobaczmy o takę. Taka ciekawostka. To jest tak zwane Cambric Springs i to trzeba uważać. Tutaj mi się ktoś pytał. Co tu grać? Hetman D2. Hetman D2 lepsze, bo można grać BC3 po Hetman C3, skoczek D2. Czarny ma nieprzyjemny ruch goniec B4. Czarny piona wziął, parę gońców ma, ktoś powie, że biały też ma parę gońców, no ale wszystko zależy od punktu widzenia. Teraz nikt nie poleca ruchu wieża B1. Goniec B3 też niedobre. Czarny ma uderzenie E5. Nie polecam grać tego białymi. Czarny ma uderzenie E5. I nie można za bardzo tu, bo koniś wchodzi na gońca, tu na szaszka wchodzi. Król nie ma roszady, bo ten jest bez obrony. Taka pozycja śmieszna, a po goniec G3 też jest niewesoło. Tu i pozycja się sypie. Także jeszcze raz. D4, D5, C4, E6, skoczek C3. I tu mamy problem. Żeby nie mieć tego problemu, możemy zbić na D5. No jest, przypominam, jest wariant skoczek D2, tego się uczyliśmy, ale po biciu na D5 nie ma tych problemów. Nawet skoczek bije D5, jest niegroźne. Mamy ruch hetman D2, goniec broniony przez konisia. Tu nic nie wisi.